Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, to jest Mam Startup Podcast, przy mikrofonie Hanna Baster. W dzisiejszym podcaście kontynuujemy naszą podróż po nowych, alternatywnych źródłach energii. We wcześniejszych odcinkach znajdziecie informacje o aktualnym stanie rozwoju, potencjale wejścia w branżę dla startupów, dla wodoru, biogazu i magazynów energii. A dzisiaj przyszedł czas na źródło energii, które w ostatnim czasie notuje silne wzrosty, a ciepło pozyskuje z darmowego i niewyczerpywalnego źródła. Tematem naszego dzisiejszego odcinka są pompy ciepła. A naszym przewodnikiem właśnie w tym temacie będzie nasz znakomity gość, czyli pan Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii i Pomp Ciepła, w skrócie PORT-PC. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję i też jeszcze raz dziękuję właśnie za możliwość rozmowy. Na sam początek chciałam pana zapytać o takie podstawowe trendy, jeżeli chodzi o te pompy ciepła. Kiedy powiedzmy ten rynek pomp ciepła w ogóle zaczął się w Polsce rozwijać i jak to w tym momencie wygląda? W przypadku Polski to urządzenia takie jak pompy ciepła są montowane już co najmniej 20 parę lat. To były troszkę inne technologie niż obecnie. Technologie pomp ciepła zmieniają się cały czas. Natomiast tak naprawdę rynek pomp ciepła taki w miarę duży zaczął się dopiero w 2006-2007 roku. My jako stowarzyszenie istniejemy 12 lat i obserwujemy wzrosty. No i podam taki przykład dotyczący rynku pomp ciepła powietrze-woda, tak zwanych powietrznych pomp ciepła, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił wzrost prawie stukrotny, a w ciągu ostatnich 5 lat no, blisko 20-krotny, czyli widać w tym momencie bardzo dużą dynamikę. Ale dopowiem też, że to nie jest nowa technologia, bo ona jest znana tak naprawdę 100-kilkadziesiąt lat. Tak w sposób, który można nazwać masowy, ta technologia pojawiła się w latach 70., czyli już jest 50 lat. No i zwrócę uwagę na to, że Europa, to również Polska, była dosyć mocno zacofana w zakresie tych technologii, dlatego że rynek europejski opierał się na spalaniu gazu ziemnego, natomiast w wielu miejscach na świecie już pompy ciepła były to standardową technologią. Czyli mówi pan, że Europa właśnie była tak jakby zacofana w tym, a gdzie w takim razie rozwijały się te technologie? W zasadzie na wszystkich kontynentach, na których potrzebne jest ogrzewanie, czyli Ameryka Północna, tutaj Stany Zjednoczone, na pewno istotną rolę w rozwoju pomp ciepła w samej Europie. To były kraje skandynawskie. Są to najbardziej chłodne kraje, jeżeli chodzi o Europę. I w związku z tym to też pokazuje w tym momencie, że ta technologia już jest mocno dopracowana. Oczywiście Japonia, Chiny. No, przypomnę, że jeżeli chodzi o ogrzewanie, to ogrzewanie nie jest potrzebne w każdej części świata. Natomiast zgodnie z trendami prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat będzie potrzeba 3 razy więcej urządzeń chłodzących niż ciepła. A proszę powiedzieć, co w takim razie się stało w Europie i w Polsce, że nagle mamy ten boom? Dlaczego nagle Europa postanowiła, że jednak pompy ciepła się przydają? To ja może zacznę od tego, o czym większość pewnie słuchaczy za często nie słucha, dlatego że nie są to informacje dosyć powszechne. Przede wszystkim już w tamtym dziesięcioleciu stało się jasne, że taką drogą rozwoju energetyki, ale tak naprawdę wszystkich sektorów energetycznych jest mocny rozwój odnawialnych źródeł energii, ale również bardzo mocny rozwój takiej drogi, którą można nazwać elektryfikacją. Chodzi tu o elektryfikację wszystkich sektorów. I z takich sektorów jak budownictwo, jak transport, przemysł, trochę mniejszym stopniu rolnictwo, ale też możemy sobie to wyobrazić. I na początku tej dekady, w lipcu 2020 roku, pojawiła się strategia unijna integracji sektora energetycznego, która wskazywała, że w 2030 roku w zakresie budynków mieszkalnych udział pomp ciepła będzie stanowił w zasobie około 40%, natomiast do 2050 będzie to przedział między 60-70%. W budynkach komercyjnych te wartości były jeszcze większe. Mówię o udziałach rzędu 65% w 2030 i 85% w 2050. To, co się zmieniło w ostatnich latach, to bardzo mocne przyspieszenie tej transformacji, czyli zarówno przyspieszenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak również przyspieszenie elektryfikacji sektorów. My widzimy elektryfikację transportu, bardzo duże wzrosty w ostatnich
ostatnich latach w zakresie udziału nowych samochodów elektrycznych. Dwa lata temu to było 5%, w tej chwili jest 15%. Myślę, że mówię o 2022, myślę, że w 2023 to będzie znowu znaczący skok. Natomiast w przypadku pomp ciepła, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, Europa była bardzo mocno zapóźniona. W związku z tym plan Repower EU z tamtego roku wskazał, że należy przyspieszyć ten montaż pomp ciepła ponad dwukrotnie. Natomiast za tym planem Repower EU idzie mnóstwo zmian, których z reguły nie uświadamiamy sobie. Na przykład plan ponownej reindustrializacji Europy w zakresie przynajmniej właśnie tych nowych technologii. I co to oznacza? Że praktycznie zdecydowana większość pomp ciepła, które będą kupowane w Europie, nie tylko teraz, ale też w przyszłości, szacuje się, że ponad 65% będą produkowane w Europie. I też znacząco w Polsce, bo warto podać, że według danych takiego stowarzyszenia producentów AGD, Aplia, w tej chwili jest 10 dużych firm w Polsce, które jeszcze się, niektóre z nich się nie ujawniły, niektóre już ujawniły się, które zamierzają zainwestować w fabryki pomp ciepła, a część z tych fabryk to będą tak zwane mega fabryki, gdzie będzie produkowane 400 tysięcy czy 300 kilkadziesiąt tysięcy. A na przykład w przypadku największej inwestycji, która została ogłoszona, firmy Daikin, będzie to 1,5 miliona urządzeń w 2030 roku. Więc mówimy w tym momencie o potężnej zmianie przemysłowej, która jest jak gdyby elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Chodzi nie tylko o to, żeby te technologie używać, ale też, żeby były produkowane w Europie. A co jest też istotne, zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ cała energia związana z ogrzewaniem budynku przez pompę ciepła jest pobierana właśnie w Polsce, czyli produkowana energia elektryczna w Polsce, która będzie coraz bardziej zielona, i energia z otoczenia. To teraz jeszcze, jak mówimy właśnie o Europie i o tym wielkim rozwoju rynku pomp ciepła na naszym kontynencie, jeszcze przeczytałam taką informację, że Unia Europejska, Komisja Europejska pod koniec 2023 roku planuje wprowadzić specjalną strategię dotyczącą rozwoju pomp ciepła w Europie, tak zwany unijny akcelerator pomp ciepła, i jeszcze wdrożyć rozporządzenie Net Zero Industry Act. I podobno właśnie, jak czytałam, to są jakby kolejne kroki, które jeszcze mocniej mają przyspieszyć rozwój rynku pomp ciepła. Czy może pan jakoś to skomentować? Czy to jeszcze właśnie bardziej przyspieszy? Czy to, o czym pan już mówi, to jest właśnie to albo część tego, o czym przeczytałam? To jest część tego, dlatego że to jest bardzo szerokie podejście w tym momencie do tych tematów, o których tutaj mówimy. To znaczy, myśmy powiedzieli o fabrykach produkujących pompy ciepła, ale trzeba też powiedzieć o komponentach, bo w zasadzie w perspektywie kilku lat, kiedy już powstaną takie fabryki, to 80-90% komponentów będzie produkowanych w odległości 300-400 metrów od miejsca takiej fabryki, czyli prawdopodobnie w Polsce. Można sobie wyobrazić, że za 4-5 lat będzie produkowanych kilka milionów komponentów w Polsce do fabryk, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji, gdzie ten boom też jest wyraźnie widoczny. Natomiast jak powiedziałem o tym, że to nie jest jak gdyby całość, to jeszcze zwrócę uwagę na dodatkowe możliwości, które są związane z tym aktem Net Zero Industry Act, albo z tak zwanymi ramami pomocy publicznej, które zostały już uchwalone 9 marca przez Komisję Europejską i które już w tym momencie pozwalają krajom, niektóre kraje z tego korzystają, dofinansować do produkcji zarówno urządzeń, jak i też komponentów, kluczowych komponentów. Chodzi tu o kilka technologii, bo w tym akcie Net Zero Industry Act wskazano 9 technologii, natomiast w tym dokumencie ramy pomocy publicznej, które już pozwala na działania, wskazano 5 technologii, w zasadzie plus komponenty. Wskazano pompy ciepła, magazyny energii, fotowoltaikę, czy generalnie panele słoneczne, również nie tylko fotowoltaika, ale również wskazano między innymi elektrolizery i pompy ciepła. Jeżeli pan mówi właśnie o tych dofinansowaniach, to dobrze, że pan o tym mówi, bo zaczęłam się zastanawiać, jak to jest możliwe, że nagle reindustrializacja Europy, przenoszenie tutaj produkcji jest opłacalne, kiedy cały czas było opłacalne produkować w Chinach,
I nagle teraz my mamy produkować te pompy ciepła dla siebie, dla swojego wielkiego europejskiego rynku. No właśnie, jak to jest możliwe? Czy to przez te dofinansowania? Nie, znaczy ja myślę, że trzeba na to patrzeć jeszcze bardziej globalnie niż z punktu widzenia Europy, dlatego że postawienie na te technologie zielone to nie jest kwestia tylko Chin, które bardzo mocno postawiły. W zakresie pomp ciepła nie są liderem tak mocnym jak w przypadku fotowoltaiki, albo nawet można powiedzieć, że w tym momencie te udziały zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i też Europy są dosyć duże, bo tak jak mówiłem wcześniej, 60% tego, co kupujemy, jest produkowane w Europie. Natomiast zwrócę uwagę też na taki akt IRA, czyli Inflation Reduction Act, który wydał Biden, który bardzo mocno dofinansowuje produkcję między innymi pomp ciepła, ale tych kluczowych 5 technologii, one się mniej więcej pokrywają, jest tam mała różnica. I to jest taki akt protekcjonizmu, który zmienia zasady gry i właściwie zmusił Unię Europejską do tego, żeby postąpić bardzo podobnie. Jest to takie symetryczne zachowanie, ponieważ dlaczego warto inwestować w Europie? Dlatego po pierwsze, że jest to technicznie możliwe, dlatego że bardzo duża produkcja urządzeń w jednym miejscu pozwala obniżyć koszty nawet czasami 40 do 50% koszty produkcji. Po drugie, te łańcuchy dostaw są bardzo mocno skrócone, jeżeli będzie produkcja komponentów w Europie. I to będzie też bardzo mocno opłacalne, bo warto postawić na produkcję urządzeń, komponentów, ale nie sprowadzać energii na postaci gazu czy postaci ropy z innych krajów i po prostu za zaoszczędzone pieniądze warto postawić w rozwój. I to jest, myślę, takie podejście bardzo racjonalne. To jest ten kierunek, w którym chciałam, żeby też poszła nasza rozmowa. To znaczy, jeżeli właśnie mówimy tutaj o uniezależnianiu się od na przykład od kopalnych z Rosji, no to przechodzimy sobie od tych pomp ciepła dla gospodarstw domowych do takich większych instalacji dla przemysłu. I tutaj chciałam właśnie zapytać pana o to, jak wygląda rozwój technologii pomp ciepła, jeżeli chodzi o przemysł w Polsce, w Europie? To jest obszar, który jest dosyć mocnym obszarem startupowym. Myślę, że warto o tym powiedzieć, dlatego że powstają takie technologie, w których pompa ciepła jest w stanie transportować ciepło do instalacji, w których jest na przykład temperatura 150-200 stopni Celsjusza, a rekordzistą jest technologia startupowa, w której jest to powyżej 300 stopni Celsjusza. Myślę, że to chyba nawet było 350 stopni. Ale generalnie przyjmuje się, że w zakresie wszystkich układów przemysłowych czy ciepłowniczych do 200 stopni, tutaj technologie pomp ciepła będą mieć absolutny priorytet, zarówno właśnie w wspieraniu startupu, jak i też w rozwoju technologii i też w produkcji, bo myślę, że zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach po prostu brakuje producentów tego typu rozwiązań. I pewnie Państwo się zastanawiają, dlaczego tak mocno się stawia właśnie na rozwój pomp ciepła w kontekście planów Europejskiego Zielonego Ładu. No jednym z powodów jest to, że to jest najszybszy możliwy sposób dekarbonizacji. No może wspomnę, że co prawda Polska w tej chwili ma udział energii z OZE na poziomie 20 paru %. Myślę, że w 2023 będzie to bliżej 23 czy 24%. To jednak w tej chwili w Europie udział czystej energii łącznie z OZE to jest ponad 50%, a w 2030 będzie to ponad 80%, 82%. Nie ma szybszego sposobu dekarbonizowania ciepła czy też transportu niż elektryfikacja. Oczywiście nie taka prosta, nie za pomocą na przykład kotłów elektrycznych, tylko za pomocą efektywnych urządzeń takich jak pompy ciepła czy samochodów elektrycznych w transporcie. No właśnie powiedział pan, postawił pan taką tezę, że nie ma szybszego sposobu, no ale wyjaśnijmy, dlaczego nie ma szybszego sposobu. Czy chodzi tutaj na przykład o wysoką efektywność pomp ciepła? I efektywność pomp ciepła, i efektywność samochodów elektrycznych, dlatego że różnica efektywności między samochodem elektrycznym a na przykład samochodem wodorowym no jest kilkukrotna. Też jak gdyby trzeba na przykład taki wodór wytworzyć z energii elektrycznej i tam mamy sporo strat po drodze. No i poza tym no jest to czasami różnica 5-6-krotna w ilości
na przykład farm fotowoltaicznych, czy powiedzmy, czy farm wiatrowych, po to, żeby wytworzyć taką samą ilość energii w postaci ciepła, czy energii, która używana jest potem w transporcie. Więc ta elektryfikacja jest pewnym standardem, od którego są wyjątki, bo tam, gdzie się nie da zastosować elektryfikacji, bo jest to niemożliwe lub też nieopłacalne, pojawia się wodór. Natomiast nigdy odwrotnie, czyli zielony wodór jest tutaj uzupełnieniem bardzo ważnej transformacji. My w Polsce, mam wrażenie, czasami tego nie rozumiemy. Wydaje nam się, że zielony wodór jest tym kierunkiem podstawowym, taki jest zachwyt nad kierunkiem zielonego wodoru. Natomiast przypomnę, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, głównie mi chodzi o Europejski Zielony Ład, ale nie tylko w Europie, również w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, tak zwana integracja systemów energetycznych w jeden system energetyczny jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem i najbardziej opłacalnym. Mhm. Jeszcze wracając do tego przemysłu na chwilę, chciałam porozmawiać o tym, jak to w Polsce wygląda. No to akurat, co mam na myśli, to nie jest przemysłowe zastosowanie, ale też takiej dużej dosyć skali, czyli w Lidzbarku teraz ten taki system ciepłowniczy, który został stworzony dla tego miasta. Może pan powie dwa słowa o tym, plus właśnie jeszcze może jakieś inne przykłady zastosowania pomp ciepła w przemyśle w Polsce? I rzeczywiście tam udział pomp ciepła jest istotny, bo dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać ponad 90% energii z źródeł odnawialnych w przekazywanym cieple. Z tym, że takie rozwiązania są dosyć skomplikowane i na razie jest mało w Polsce, w tym sensie skomplikowane, że niewiele osób jak gdyby jest w stanie w tej chwili takie tematy realizować. Myślę, że kwestia kompetencji będzie rosła. Natomiast co do przykładów przemysłowych, czy też właśnie też systemów ciepłowniczych, no to jest w Europie mnóstwo przykładów. W Niemczech w tej chwili powstaje instalacja z pompą ciepła, która korzysta z wody o mocy 150 MW. A jak ona będzie stosowana? Dla jakich potrzeb? Dla potrzeb ciepłownictwa i tutaj z założenia w takich układach stosuje się też duże magazyny ciepła po to, żeby wtedy, kiedy mamy tanią energię elektryczną, produkować ciepło, często wręcz nawet prawie za darmo. Natomiast wtedy, kiedy ta energia jest droższa, po prostu pompa ciepła nie pracuje, korzystamy z zasobów ciepła w magazynach ciepła. Natomiast zwróciłbym uwagę też na potężną rolę w innych segmentach. Na przykład udało nam się ostatnio zrobić takie analizy w budynkach jednorodzinnych, będziemy robili budynków wielorodzinnych, gdzie przy zastosowaniu pompy ciepła, fotowoltaiki i magazynów energii elektrycznej na poziomie kilkunastu kWh można uzyskać poziom samowystarczalności rocznej nawet 70%. Mamy też takie przykłady takich budynków, więc są to niesamowite zmiany i jeżeli popatrzymy się na technologię trochę szerzej, na przykład na kwestie samochodów elektrycznych czy na kwestie magazynów energii, tutaj ten trend spadku cen, który przez chwilę się zatrzymał, będzie bardzo, bardzo mocny w najbliższych latach i to pozwoli zrealizować no, duże zmiany w kontekście energetyki prosumenckiej, gdzie w zasadzie większość tej energii moglibyśmy produkować na poziomie swojego domu czy swojego budynku wielorodzinnego. Potrzebne są zmiany regulacyjne, no, ale tutaj pomoże nam w tym momencie Unia Europejska w tym kierunku. Jeżeli mówimy tutaj właśnie o tych cenach pomp ciepła, o ich spadkach, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, no to myślę sobie od razu o projekcie Mój Prąd i zastanawiam się właśnie, jak pan to ocenia, jak to kosztowo właśnie wychodzi dla takiego gospodarstwa domowego, które skorzysta z tego programu. Jeżeli mówimy o takim rozwiązaniu, w którym montujemy pompę ciepła i fotowoltaikę w stosunku do kotła gazowego, który jeszcze jest dopuszczalny, ponieważ przepisy projektowane zakładają, że samodzielne kotły gazowe już nie powinny być w sprzedaży po 2029 roku, więc zakładając, że mamy pompę ciepła i fotowoltaikę w tym systemie, który w tej chwili funkcjonuje. Jeżeli chodzi o sposób rozliczania, ten okres zwrotu według tych analiz aktualnych to jest gdzieś poziom 8-10 lat, czyli wydaje się to dosyć opłacalne rozwiązanie. Oczywiście pod warunkiem, że kupimy odpowiedniej dobrej klasy urządzenie z serwisem, ponieważ niestety wszędzie tam, gdzie pojawiają się dotacje, pojawiają się też firmy, które niekoniecznie są przygotowane do rynku. I tutaj zachęcam do tego, żeby postarać się znaleźć firmy, które mają doświadczenie, mają historię
sukcesu, czyli referencje. Na to bym zwrócił bardzo istotną uwagę. Także wydaje mi się, że sam program jest dosyć istotny i dosyć ciekawy. Natomiast jak wspomniała Pani o takim akceleratorze pomp ciepła, czyli o takim planie rozpowszechniania, który ma być pod koniec tego roku, to tam jest to podejście absolutnie kompleksowe, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie dofinansowania również produkcji, bo tutaj warto postawić na to, żeby Polska stała się liderem i wszystko to wskazuje, że w Europie Wschodniej będzie liderem, być może w Europie, ale też warto postawić na wsparcie racjonalne tych inwestycji, które w przyszłości będą tańsze, bo ta idea jest tutaj dosyć jasno skrystalizowana, że w perspektywie 5-10 lat nowe urządzenia powinny być tańsze, a zarazem też tak zwane całkowite koszty użytkowania po prostu będą dużo niższe niż na przykład kotłów gazowych, olejowych, innych technologii. Mówię o budynkach oczywiście ogrzewanych indywidualnie, czyli ogrzewnictwie. I to jest dosyć istotne, że te dodatkowe kwestie, na przykład kwestie przeszkolenia branży, kwestie zmiany prawa, kwestie wsparcia tego, żeby technologia, ta czysta technologia nie miała złej konkurencji, w tym sensie, że no podam przykład, który jest bardzo prosty w kosztach ogrzewania. Energia elektryczna jest obciążona podatkiem węglowym, a w przypadku gazu takiego podatku węglowego w tym momencie nie ma, więc po prostu jest to z założenia nieuczciwe traktowanie. A czy tak wprowadzenie takich opłat jest planowane? Tak, jest planowane od 2026, jest to planowane też od razu z rekompensatami, żeby wesprzeć osoby uboższe, stworzenie specjalnego funduszu, który ma wesprzeć całą transformację, również termomodernizację budynków. Są to bardzo ambitne plany, ale wobec faktu, że za 3 lata może być produkowanych więcej pomp ciepła niż kotłów gazowych, no to w najbliższych latach ta zmiana będzie bardzo, bardzo mocna. No z tego, co Pan mówi, to wygląda dużo bardziej nawet różowo niż kiedy przygotowywałam się do audycji. A jeszcze wracając na chwileczkę do barier rozwoju, zastanawiałam się, w jaki sposób nasi słuchacze, czyli startupowcy, mogą wspomóc rozwój branży. Jednym z takich przykładów, który przychodzi mi do głowy, to jest na przykład startup Radical Zero, który produkuje kredyty węglowe oparte na instalowaniu pomp ciepła. Więc jeżeli ktoś zainstaluje sobie pompę ciepła, jakaś firma, potem może sprzedać kredyty węglowe za to, że obniżyła emisję. I w ten sposób właśnie ten startup chce wspomagać rozwój między innymi właśnie rynku pomp ciepła. Druga rzecz, widziałam takie rozporządzenie czy rekomendacje Unii Europejskiej do wyłączania gazów fluorowanych z wykorzystania pompach ciepła. No i też zastanawiam się, czy to jest właśnie bariera i czy tutaj startupy mogą jakoś pomóc rozwijać jakieś alternatywne tutaj gazy, które są sprężane w pompach ciepła. Tak, ja myślę, że rola startupów jest bardzo duża, szczególnie wokół komponentów, których jest dużo i one są ważnymi elementami pomp ciepła, takich komponentów jak regulacje, elementy regulujące, które są często połączone z komunikacją internetową, z możliwością. Być może za moment możemy sobie wyobrazić, że taka pompa ciepła będzie sterowana poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Rolą startupów może być połączenie różnych technologii w budynkach. Możemy sobie wyobrazić właśnie, że w budynku będzie pompa ciepła, magazyn energii, samochód elektryczny, czy też na pewno fotowoltaika. Lepsze zarządzanie energią, tak? Będzie tą energię zarządzać tak, żeby większość tej energii pozostała w budynku, albo żeby wypuszczać tę energię wtedy, kiedy energia na zewnątrz jest droga, a pobierać energię, kiedy jest tania. Możemy sobie wyobrazić właśnie rolę w postaci poszukiwania nowych czynników chłodniczych. Myślę, że tutaj tych możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o produkcję pomp ciepła, oczywiście też może sobie wyobrazić różnego typu startupy, na przykład coś, o czym mało się do tej pory słyszało, to nowe rozwiązanie pomp ciepła, takie rozwiązanie, które korzysta z innych elementów niż typowa pompa ciepła. W typowej pompie ciepła jest sprężarka, natomiast rozwiązanie, o którym mówię, to jest rozwiązanie, które opiera się o specjalny efekt termoakustyczny, czyli jest specjalny taki element, który można nazwać głośnikiem, który powoduje rozpężanie i sprężanie helu i powoduje to w tym momencie, że pompa ciepła pracuje z dużą efektywnością, z dużo lepszymi polami pracy, lepszymi parametrami,
ale na razie jest to startup, jeden we Francji, drugi bodajże w Holandii. Dwa startupy wspierane przez Unię Europejską, które jeżeli udadzą się, to w przypadku takich małych pomp ciepła do mieszkań czy domów jednorodzinnych, to może się okazać, że mamy przełom technologiczny. No ale tak naprawdę też bardzo duże zmiany widać w technologii istniejących pomp ciepła. Tutaj te zmiany są absolutnie w tej chwili zarówno zwiększające efektywność urządzeń, jak również zmniejszające koszty czy zmiany związane na przykład właśnie z połączeniem z innymi technologiami, z tym, żeby te można było, właściwie każde urządzenie można było sterować ze smartfona, to się staje standardem, natomiast można pójść dalej, tak jak powiedziałem, inteligentne budynki mogą zarządzać energią w taki sposób, że będą wspierać na przykład również nie tylko niższe koszty budynku, ale wspierać na przykład system elektroenergetyczny. Jeszcze ostatnie pytanie do Pana jako prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Pomyślałam, że skoro zajmuje Pan takie stanowisko, może ma Pan lepszy wgląd w to, jak mocno firmy produkcyjne zajmujące się produkcją pomp ciepła są otwarte na startupy. Czy któreś z nich współpracują w tym momencie, albo czy widzi Pan właśnie w jednych z nich większy potencjał, gdzie startupy, nasi słuchacze ewentualnie mogą kierować swoje kroki? Znaczy od razu powiem, że Polska jest bardzo silna we wszystkich kwestiach informatycznych. Ja myślę, że właśnie tutaj kwestie zbudowania nowej generacji systemów inteligentnych sterowania budynkiem, właśnie połączenia różnych technologii, to jest coś, co w mojej ocenie w Polsce jest idealnym kierunkiem. I myślę, że firmy poszukują startupów, niektóre z nich nawet tworzą startupy w tym kierunku. Wiadomo, że nie każdy startup się udaje, więc jest to jakiś tam rodzaj inwestycji, ale wiadomo, że jeżeli startup wystartuje, to jest powszechna wiedza, to często są to bardzo duże korzyści dla firmy czy dla branży. Mhm. Więc w mojej ocenie ja mogę sobie wyobrazić wiele obszarów, gdzie te startupy mają dużą szansę w kontekście potrzeb zmiany technologii. Tak jak powiedziałem, budynki w przyszłości będą mieć fotowoltaikę. Od 2028 roku są plany obowiązkowe fotowoltaiki na nowych budynkach, publicznych nawet od 2026. Będą mieć magazyny energii, nawet samochody elektryczne będą taką funkcję spełniać. Nie zawsze ten samochód będzie jeździł, ale też takie stacjonarne magazyny energii. Pompa ciepła stanie się standardem w perspektywie najbliższych kilku lat. W związku z tym połączenie tych technologii w sposób inteligentny, zarządzanie w kontekście cen energii, obciążenia sieci, w kontekście obniżenia kosztów tak naprawdę. Więc myślę, że tutaj są niesamowite wyzwania. Trzeba też zapewnić komfort, trzeba też przewidywać pewne rzeczy, czyli tutaj pewnie użycie sztucznej inteligencji będzie konieczne. Więc myślę, że dla startupów w tym obszarze jest to bardzo dobry czas. Rynek jest ogromny, potencjał ogromny. Zachęcamy wszystkie startupy do bliższego przyjrzenia się rynkowi pomp ciepła. Naszym gościem był Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.